Hej z tej strony, Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shake Fidget, i dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy na EU5. No i dzisiaj zrobimy sobie takie podsumowanie na chłodno, na spokojnie, jak tutaj wyglądały te ostatnie 3 dni, dlatego że powiem Wam szczerze, było bardzo ciężko, było bardzo męcząco. Siedziałem po 3-4 godziny na streamkach potem po kilka godzin montowałem to wszystko, żebyście jak najszybciej dostali ten skrót, powiedzmy, na kanał. No i tak, dużo czasu spędziłem przed komputerem ogólnie przez te ostatnie 3 dni. No, ale mam nadzieję, że dowiozłem. mam nadzieję, że Wam się spodobało. No, ogólnie co? Mieliśmy ten, powiedzmy, challenge, który poniekąd sam sobie narzuciłem, czyli po prostu 200 level w 3 dni, no i to nam się udało. Ogólnie dzisiaj o godzinie 10 wleciał właśnie skrót no, z trzeciego dnia, po prostu jak tam tak naprawdę wbiliśmy ten 200 level, jak to wyglądało, co tam robiliśmy, więc zachęcam do oglądania. No, a teraz pewnie o 16 wlatuje właśnie ten odcinek, żeby zrobić takie podsumowanie. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypięte w komentarzu oraz opisie, no i oczywiście piszcie komentarze, czy gracie na EU5, jeżeli tak, to jaką klasą postaci, jak tam wam idzie, jaki macie level, chętnie sobie poczytam, no i dobrze jeżeli chodzi o tego zwiadowcę, zaraz wam tutaj pokażę co i jak, może w sumie w międzyczasie coś tam jeszcze poklikam, bo widziałem, że tutaj na wieżę mam naprawdę fajne procenty, na jakąś tam strefę roku. Roku, no, ale to już są takie, powiedzmy, niedobitki. Więc jeżeli chodzi o tego zwiadowcę, no to tak, długo musieliście czekać. Długo musieliście ogólnie czekać na tą serię ze zwiadowcy. No, bo jednak ja tej klasy, tak jak mówiłem na początku, nie bardzo, ja tą klasę nie bardzo lubię. No i tak, no, dość, powiedzmy, ciężko mi przyszło granie nią, w sensie tak ciągle to odkładałem i tak dalej. No, ale w końcu się doczekaliście te, tej klasy postaci. Doczekaliście się, no, po prostu serii z tej klasy. Oczywiście w ogóle bardzo dużo pytań dostałem, czy ta posta. Jest na stałe long term, tak, oczywiście to jest nowa seria na kanale. Ten zwiadowca, i będzie tutaj long term. No ale mówię, długo czekaliście, ale mam nadzieję, że to czekanie Wam wynagrodziłem, dlatego że no jednak dość mocno tu wlecieliśmy, nie ma co się oszukiwać, dość mocno. Więc mówię, liczę, że dowiozłem, liczę, że Wam się bardzo fajnie to oglądało i ogląda w dalszym ciągu i będzie oglądać, więc no to tak na sam początek. Długo czekaliście, ale jednak ten dwusetny level w 3 dni wleciał. Bardzo mocny tryhard od pierwszego dnia, no i tyle nie, mam nadzieję, że ogólnie wam się to podobało, mam nadzieję, że ogólnie było git, co mogę tutaj jeszcze dodać, zrobiłem sobie w ogóle taką ściągę, aha, przede wszystkim jak wyglądał ten, jak wyglądał ten serwer o trzech dniach, bo mam tutaj screeny, już Wam pokazuję cyk cyk, no i dokładnie, co prawda zrobiłem te screeny chwilę po północy, no ale tak czy inaczej widzimy jak to tutaj po tych trzech dniach wyglądało, mamy topkę, top 31 graczy, tych dwusetnych poziomów troszkę do tej północy jeszcze się pojawiło, więc troszkę ich mimo wszystko było, no i po prawej stronie mamy ile osób odblokowało właśnie pupilem. Więc mamy tutaj 223. No i jeszcze około północy, to można sobie oczywiście zatrzymać, prześledzić. No i jeszcze koło północy jedna osoba już miała odblokowane podziemia. Tutaj Wam pokażę, kto dokładnie. W tym momencie w ogóle to już jest chyba więcej, dokładnie już mamy 5 osób z tego co widzę. Natomiast tutaj chyba Riseman, jak się nie mylę, miał już koło północy, jako pierwszy podziemia na tym serwerze, więc to też warto odnotować. No my w tym momencie oczywiście również lecimy sobie po podziemia. Na razie z córkami jest krucho, na razie tutaj. No, czekam, po prostu czekam, robię ataki jak tylko mogę. Jeszcze tutaj nie robiłem oczywiście kostek, jeszcze nie robiłem tutaj kręcenia kółkiem. Jak odblokujemy dzisiaj podziemia, to może nam wyleci lepsze kółko, co za tym idzie, wtedy będzie warto zakręcić. No ale właśnie, twierdzę, już mamy dziesiątkę, tutaj kopalnia nam się buduje na siódemkę. No i ciągle te surki zbieram, więc to jest główny cel na tą postać w tym momencie. No i właśnie, tak po prostu ten serwer się prezentował. Co do jakichś tam moich opinii, co do serwera, nie jest na pewno jakiś giga mocny, z tego co w ogóle Widziałem to tam, Dexon zrobił podsumowanie albo koma, nie jestem pewien. W każdym razie liderzy top 1 gildi z EU1, których pozdrawiam, no i widziałem, że EU1 było mocniejsze, delikatnie mocniejsze od tego EU5. No i to widać, to było widać po pierwszym dniu, po drugim dniu. No i teraz w ogóle ta topka też się tak prezentuje. Już wam tutaj pokazuję, tylko niech się wczyta. Więc serwer delikatnie słabszy, ale myślę, że poziom mimo wszystko trzyma. Poziom jest naprawdę ok, poziom jest wysoki. Nie trzeba, myślę, aż tak dużo grzybów wydawać żeby tutaj się znaleźć w miarę w topce, powiedzmy w jakimś top 50 albo top 100, jak ktoś sobie chciał tam bardziej pogrzybić, więc ogólnie spoko, nie? Dużo jest naprawdę gildi takich, które się będą liczyć w przyszłości no, o walkę tam, w sensie, no, w walce o jakąś topkę, więc naprawdę, naprawdę... Serwer zapowiada się obiecująco, no a zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, bo wiadomo jak to wygląda, yy, różnie z tym wszystkim bywa, więc tyle w tym momencie osób ma pupile, 249, no i podziemia to już Wam pokazałem, 5 osób, więc tak się to yy, prezentuje. Ogólnie mogę się powtarzać, ale mówię, straszne zmęczenie, ale do tego też zaraz przejdę, lecimy sobie dalej jeżeli chodzi o tą wieżę. No i co tutaj jeszcze mogę dodać? Jeżeli chodzi o koszt tego 200 levela, dokładnie 210, no to tak jak Wam powiedziałem na tym skrócie, który wleciał o 10, wyniósł mnie około 26 tysięcy grzybów, co jest oczywiście ogromną liczbą, to jest bardzo dużo grzybów, no i szczerze mówiąc, no niedobrze. W sensie nie jestem z siebie do końca zadowolony, na pewno się to dało zrobić taniej, na pewno można to było lepiej ogarnąć, no ale oczywiście wiadomo, tak jak ja, no te pierwsze dni rozgrywam bardzo ha bardzo jestem taki roztrzęsiony, można by powiedzieć, tu jeszcze dochodzi stream, jakaś tam interakcja z czatem i tak dalej, więc na pewno się to dało zrobić taniej o wiele, no ale mimo to oczywiście ten 210 wleciał, no i mówię Wam szczerze, ile tych grzybów na tą postać wydałem. Widziałem, że się pojawiały różne opinie na streamie przede wszystkim, że co tam liczysz grzyby, jak jesteś partnerem i tak dalej, no nie, ten 210 poziom wbiłem ze swojej kieszeni, tutaj Wam otwarcie to mówię, natomiast to to oczywiście dzięki Wam, dzięki temu, że używacie kodu twórcy na tej stronce... Tutaj mamy banerek zresztą nade mną, tańsze grzybki, homesyfy gamenet Właśnie dzięki temu, że używacie tam mojego kodziku, jak coś kupujecie, no to mogłem sobie na taki rush pozwolić, więc zrobiłem to ze swojej kieszeni. Miałem przygotowanych około 29 powiedzmy tysięcy grzybów, plus minus. No i właśnie wczoraj, jak wbiliśmy ten 210 level, no to zostało mi tam około 26. Chyba to nawet mówiłem na tym skrócie. W sensie zużyłem 26, zostało mi około tam 3, 3,5 tysiąca, coś takiego. Kupiłem tą złotą ramkę, żeby powiedzmy. Uhonorować to w bicie 200 levela. No i tak to wygląda, nie? Tak to wygląda, więc taki był koszt, ale mówię, no na 100% dało się to zrobić po prostu o wiele, o wiele taniej. Tutaj jeszcze taka moja, no powiedzmy, tak sobie przemyślałem, nie? Bo tam ogólnie, no w 20 tysiącach grzybów myślę, że można się zamknąć takim zwiadowcom, może nawet taniej, więc no za dużo nam poszło, zdecydowanie za dużo, no ale nie miałem doświadczenia w czymś takim, nigdy tego nie robiłem, tak na dobrą sprawę, tak więc, tak to. Po prostu wygląda, jeżeli chodzi o tego zwiadowcę i o ten mój koszt grzybowy takiej zabawy, co mogę tutaj więcej dodać, zmęczenie przede wszystkim. To co już Wam powiedziałem, no w piątek o godzinie 16 streamek do 18, potem o 22 do 24, czyli łącznie 4 godziny, potem montowanie tych 4 godzin, żebyście dostali jakiś tam fajny skrót, jak to wyglądało, no i potem tak samo, jeżeli chodzi o sobotę, to też od 16 do chyba jakoś 19, czyli około 3 godzinki, no i wczoraj, czyli w niedzielę od 16 do około tam 19.30, więc 3,5, no i potem kilka ładnych godzin montowania. Wczoraj, czyli w niedzielę, jak usiadłem do montowania tego skrótu z trzeciego dnia, czyli tak naprawdę najważniejszego, no ja to nazywam montowaniem, ale to jest po prostu wycinanie jakichś tam nudnych momentów, zostawienie tylko tych najciekawszych i tak dalej, no to siedziałem do pierwszej, nie? Siedziałem do pierwszej, żeby to Wam zmontować, żeby jak najszybciej wrzucić, więc no było zmęczenie przez ten weekend, teraz dzisiaj zresztą nie ma streama, chcę sobie odpocząć trochę, było zmęczenie dlatego, że no dlaczego? No po prostu bo siedziałem, po naprawdę nie wiem włącznie, yy, no powiedzmy z 8-9 godzin dziennie przy komputerze i to tak prawie non-stop. No a na co dzień tak nie robię raczej, na co dzień raczej siedzę o wiele mniej, więc po prostu to zmęczenie dochodziło. Też na pewno miało to wpływ na jakieś tam moje decyzje przez te 3 dni i tak dalej, więc to musicie również brać pod uwagę. Co mogę tutaj jeszcze dodać? Oczywiście, dziękuję pięknie dla Was, to już to co powiedziałem. Gdyby nie to, że używacie kodu, to raczej bym sobie na coś takiego nie pozwolił. Ogólnie jest to bardzo droga zabawa bardzo dużo pieniążków wydałem na te grzyby przez ten weekend, no i po prostu raczej już tego nie powtórzę w sensie, dlaczego to zrobiłem po pierwsze chciałem wam pokazać jak to wygląda, teraz jak ktoś się będzie pytał jak wbić 200 level w 3 dni, no to będę go mógł odesłać do tej mojej playlisty za u 5 tam będzie pierwszy dzień, w sensie skrót z pierwszego dnia, skrót z drugiego dnia skrót z trzeciego dnia, każdy sobie będzie mógł to obejrzeć i zobaczy naocznie jak mniej więcej wygląda raszowanie tak mocno levela właśnie w te 3 dni więc to jest pierwszy powód, no i drugi to chyba nie wiem, takie udowodnienie samemu sobie, że potrafię coś takiego zrobić, że mogę... No, i udało mi się to. Udało mi się to, natomiast mówię, nie planuję tego powtarzać, bo jest to bardzo drogi biznes. Zrobiłem to raz, wystarczy. Już mi się szczerze mówiąc nie chcę, a nie mam takiego budżetu, żeby po prostu w takie coś się bawić. Ale właśnie dzięki temu, że używacie tego kodziku mojego, no to oprócz tego, że mogę i robię w zasadzie giveaway e co miesiąc dla Was, no to też mogę sobie pozwolić na taki fajny content, bo tak naprawdę no to, co tam, powiedzmy, z tego kodu dostanę, no to wrzuciłem również. Content właśnie na TU5. To też jest taka można powiedzieć dodatkowa informacja, więc chciałbym, żebyście o tym wiedzieli. No ale mówię, już tego nie planuję powtarzać, bardzo droga zabawa i tyle, nie? Zrobiłem co chciałem yy, i myślę, że wyszło to naprawdę fajnie. Yy, no i oczywiście oprócz tego, że Wam chciałem podziękować za to używanie kodiku, to chciałbym Wam również podziękować za to, że byliście, byliście na tych trzech streamach, oglądaliście, yy, było tam średnio po 250-300 osób na Twitchu, yy, był to jeden chyba z najlepszych wyników, jeżeli chodzi o jakichś tam streamerów shakesowych yy, właśnie no ogólnie na Twitchu z tego nowego serwera, bo wiadomo, sporo osób to streamowało. Yy, w piątek jak był jeszcze odpalony Oficjalny kanał, no to tam było więcej, ale chyba potem, przez te kolejne dwa dni, no to byliśmy topką tam, byliśmy top jeden. Za co Wam oczywiście pięknie, pięknie dziękuję. Dobra, wiecie co. Bo my już tu nie mamy za bardzo, yy, powiedzmy, miejsca. Tylko nie wiem, co ja tu mogę wywalić takiego. Powiedzmy, że to. No niestety, nie mamy już dzisiaj rozmontowań. To też na razie niech będzie. Yy, no i niech one sobie tutaj wiszą. Yy, więc no, dziękuję Wam, bo oczywiście też bardzo dużo pomagaliście. Pisaliście, co tam według Was powinienem zmienić. Yy, no i bardzo możliwe, że bez Was by się to nie udało, albo by się udało, tylko jeszcze drożej. Bo no, dawaliście jakieś rady, sugestie. Yy, wiadomo, jak ja tutaj siedzę, klikam, yy, patrzę na czat i ogólnie. Jestem sfokusowany na tym, co robię. No, to taka osoba, która ogląda z boku, coś tam więcej dostrzeże, zauważy. Więc, bardzo Wam, oczywiście, dziękuję za obecność. No i myślę, że się podobało, bo tak naprawdę, szczerze mówiąc, robiłem to dla Was, a nie dla siebie. No, bo jakbym to miał robić dla siebie, to raczej bym nie wydał tyle pieniążków. No, po prostu na gierkę, na raz przede wszystkim. Więc, tu kolejna sprawa, dobra. Mamy jakąś brońkę, i w ogóle bardzo dobra. Zobaczcie, no, coś tu jeszcze klikamy, jak widzimy jeszcze nam tutaj troszeczkę siada. Zaraz wam oczywiście pokażę jakieś tam moje kole jakieś tam no, osiągnięcia na tej postaci, jak to teraz wygląda i tak dalej, ale na razie sobie dopchnę to co mogę. Dobrze i tak naprawdę ostatnia rzecz, którą mam tutaj zapisaną na tych swoich skrótach myślowych, no to jest to, że oczywiście mogło być więcej. Mogło być, myślę, że jakiś 216, 217, 218 level mógłby wpaść. Natomiast nie wpadł, bo tak jak mówię, no wczoraj już stream, myślałem, że się zamknę w 3 godzinach, trwał 3,5 i już mi się nie chciało, oczywiście ostatnie przebieranie robiłem tutaj na tego piątego maga, tu odsyłam do tego filmu, który dzisiaj o 10 wleciał, żebyście widzieli ostatnie przebieranie robiłem na tego piątego maga w piekle, no i jak go pokonałem to potem zamknąłem to piekło bez przebierania tylko tam wydając golda w statystyki więc oczywiście po zamknięciu tego piekła mogłem się znowu przebrać, był weekend epicki, no i myślę, że jeszcze z dwóch w 13 piętrze popchnąć, jeszcze tutaj jakieś tornadko. no i mówię, te dwa w 13 piętrze by mi dały chyba z 6 leveli, tutaj tornatko by mi dało jeszcze, no może jakiś 217, 218, coś takiego, więc po prostu dało się jeszcze wycisnąć więcej, ale już mi się nie chciało siedzieć. Moim celem był dwusetny poziom w te 3 dni. Nawet jakbym stanął na tym dwusetnym, to bym był zadowolony, więc cel można powiedzieć, że zrealizowany. Oczywiście grzyby jeszcze były, no bo kupowaliśmy tą złotą ramkę. Po tej złotej ramce jeszcze mi tam zostało ponad 2000. Więc grzybki jak najbardziej były, no ale chęci szczerze mówiąc nie było. Tak czy inaczej, wyszło to i tak myślę, że nieźle. No i dobrze, i w zasadzie chyba tyle. Chyba wszystko, co wam chciałem powiedzieć. Chciałem tu sobie z wami pogadać, tak już na spokojnie, bez streama. No bo jednak, no mówię, potrzebowałem tego, żeby wam powiedzieć, jak to tutaj wyglądało, jak to się powiedzmy prezentowało i jakie są moje odczucia po tych trzech dniach, bo zaczęliśmy naprawdę grubo. Pierwszego dnia wbiłem swój osobisty rekord, czyli 32 level. Drugiego dnia wbiłem również swój osobisty rekord, bo tam był chyba 106, nigdy takiego nie miałem po drugim dniu. No i trzeciego dnia, ten 210, również nigdy takiego nie miałem. Więc jakieś tam rekordy można powiedzieć, że zostały pobite moje osobiste. No i to, był pier to była pierwszy raz taka zabawa, to co już mówiłem, i chyba kolejnej nie będzie. Dobrze. Dobrze, wbiliśmy jeszcze 211 level jak widzimy, w ogóle tak, a to może zaraz przejdę, jeszcze tutaj sobie poklikamy, chociaż nie, żeby tak nie klikać na ślepo to może jeszcze sprawdzę procenty, czy coś jeszcze mogę kliknąć, yy, zaraz Wam tu pokażę jak to wygląda w tym momencie, teraz tak jak wspomniałem fokus na podziemiach tylko i wyłącznie, tutaj jeszcze jakieś delikatne dobitki levela robimy, yy, no ale muszę jeszcze tutaj klaserek przede wszystkim porobić, to już sam dla siebie sobie poklikam, yy, mam tego świętego grala, więc nie powinno być z tym problemu. Dobra, mamy tak. Na licho piekielne 010, no to jest to, co powiedziałem. Jakbym się wczoraj przebrał, to na luzaczku, no ale już tego mi się nie chciało robić. Mamy na parszywego drania 1,30 i na żywiołaka ognia 0,77, kolejna wieża 0,30, więc wieży już raczej nie zrobimy. Także parszywy drań. Parszywy drań w tym momencie spróbujmy to sobie pokonać. No i może potem jeszcze tego żywiołaka ognia zobaczymy. Wiadomo, im grasz klasą, która jest trudniejsza w lochach, która sobie trudniej radzi w lochach, na przykład jakieś palady. Wojownik, no to takie wbijanie dwusetnego levela jest cięższe. Yy, każdą klasą się da, to udowodnił Melendez na W60, dlatego że on tam wbił wojownikiem właśnie dwusetny poziom. No ale wydał w te pierwsze 3 dni chyba z 60 tysięcy grzybów albo coś takiego, więc to już było w ogóle no jakiś inny wymiar, można by powiedzieć, no nie. Jeżeli chodzi o jakieś tam, właśnie zwiadowce, łowce demonów przede wszystkim, powiedzmy, zabójce też, no to nie jest to aż takie drogie. Jest to na pewno lepsze niż na jakimś magu, właśnie na jakimś tam, no tak jak powiedziałem, wojowniku, paladynie. Więc, no to zależy od klasy postaci, ile właśnie grzybów będzie trzeba wydać, żeby taki dwusetny level w 3 dni wbić. No, więc tyle, więc tyle generalnie, jeżeli chodzi o jakieś tam moje przemyślenia co do tego wszystkiego. No i mam nadzieję, że się Wam podobało, bo tak jak już się chyba powtarzam, zrobiłem to dla Was, zrobiłem to, żebyście mieli fajną zabawę z okazji tego serwera żebyśmy na grubo wjechali na tym zwiadowcy dlatego, że no mówię ciągle mnie o niego prosiliście już od bardzo długiego czasu szczerze mówiąc więc chciałem po prostu wjechać na grubo i jakoś wam zrekompensować to, że tyle musieliście czekać, dobrze, tu jeszcze sobie budki wymienimy nie wiem czy jeszcze jakąś tornada nie będę mógł poklikać, tak szczerze mówiąc tu mamy żywiołaka ognia, tu mamy postępnego wilka, no dobra, ten żywioł chociaż nie wiem czy na wilka nie będą większe procenty tak szczerze, ale zaraz zobaczymy no tu z magami największy problem no kto oglądał te skróty, ogólnie polecam, bo jest tam tak naprawdę wszystko uwzględnione, co robiliśmy po kolei, nawet jak tam wycinałem jakieś uzupełnianie klasera, czy rolowanie sklepu, czy przeklikiwanie lochu, no to mimo wszystko i tak widzieliście, kiedy ten loch padł, jakie mieliśmy na niego procenty, jakie nam wypadały ze sklepów na weekendzie epickim, powiedzmy, o jak szybko padł, no wszystko widzieliście, generalnie wszystko widzieliście, widzieliście całą tą drogę właśnie do wbicia tego yy, no, 200 poziomu, a dokładniej 210. Wszystko widzieliście, no i od, na tym mi zależało najbardziej, żebyście po prostu wy to widzieli i żebyście mieli fajną yy... No, fajny jakiś feeling z oglądania tego. No, i właśnie tam jakoś dla przyszłych pokoleń, żeby również pokazać, jak to wszystko się wbija. Dobrze, na kamiennego trola w ogóle mamy. A, na tego zwiadowcę mamy 0,19 w tej strefie mroku, więc jego już raczej dzisiaj nie zrobimy. Natomiast na kamiennego trola dokładnie mamy 25%, więc to jest bardzo dużo. To możemy sobie sprzedać. To wywalimy, cyk. Teraz mamy strefę jeszcze mroku. Tutaj tego zwiadowcę, może też klikniemy. Tak mi się wydaje, że on nam powinien paść. Chociaż tu na ślepo klikać. No, ja tak samo właśnie w te 3 dni. Nie klikałem na ślepo, starałem się głupio nie tracić grzybów, tylko sobie sprawdzić procenty, no i dopiero ewentualnie coś tam y, próbować dociskać. No ale nie, ponad 3. Oj nie, to konto. Ponad 3% mamy na niego, więc y, jeszcze go chyba zrobimy. Tak mi się wydaje, może jeszcze jakiś 212 dopchniemy No właśnie, więc widzicie, tu jeszcze mogliśmy sporo zrobić. W sensie, no, nawet teraz bez przebierania, jeszcze jakiś jeden level wpadł, może jeszcze drugi wpadnie. No a co dopiero, jakbyśmy się jeszcze przebrali, no to jeszcze to 13 piętro. No mówię, jakiś 217-18 level moglibyśmy wykręcić tak na luzie jeszcze wczoraj. No i to taki by, był mój, by był mój chyba max, wydaje mi się. To by był taki mój max. Już ciężej tam więcej by było zrobić, więc tak to. Wygląda, dobra, co my tu mamy? Kolejna jakaś czapeczka, plus 75, bardzo dużo. To możemy od razu do kibla dzisiaj wrzucić, bo w sumie i tak jeszcze nic nie wrzucałem. Odzyskujemy sobie klejno, dobrze, padło nam to. No i lecimy dalej. Teraz mamy odrażającego demona, zobaczmy, czy on nam jeszcze padnie. No i ostatni to jest chyba wojownik, dokładnie. Jak ten odrażający demon nam padnie. Tutaj mamy, poczekajcie, takie co mi dają najmniej kryształu, to ja będę chciał sobie wywalać, 400, no powiedzmy, że to, na razie wywalimy, jednego slota zostawimy, no i chyba ten nam jeszcze padnie, tak mi się przynajmniej wydaje, że jeszcze wojownika powinniśmy zrobić, tylko no kwestia uników kunegundy, kwestia uników tutaj jakiegoś, no nas po prostu, naszej postaci, no i też to siądzie. Kurczę, no fajnie było, nie? W sensie mówię, strasznie mało czasu miałem dla siebie przez te ostatnie 3 dni. Strasznie, no ciężko było to wszystko pogodzić, ale było fajnie, było naprawdę fajnie, przyjemnie. Również na streamkach bardzo pozytywna energia wydaje mi się, bardzo fajnie to wszystko wyglądało. Bardzo fajni ludzie przychodzili, mówię, pomocni. Nie było zwierzyńca, że tak powiem, w sensie trafiały się oczywiście jakieś pojedyncze jednostki, no ale generalnie nie było zwierzyńca, więc to również na duży, duży plus. Dobra, to jeszcze możemy sprzedać. Tu na wszystkie staty nam się raczej nie przyda. No i okej, okay, to nam jeszcze padło. Może jeszcze jakieś tornadko, ewentualnie byśmy zrobili, nie wiem. Może jeszcze byśmy tutaj popchnęli, chociaż, no nie, w sumie to możemy to zrobić. Teraz mamy jakoś wojownika, no tak, powiedzmy, nie wiem, z 50 grzybów na niego. Jak nie padnie, to już nie ma co tutaj się napinać. No i jeszcze Wam na szybko przelecę, jak ta postać w tym momencie wygląda. No, i jakie są tutaj plany? Chociaż, no, największym planem jest oczywiście to podziemie, co już mówiłem chyba dwa razy. No, dawaj, dawaj, lecimy, lecimy. Okej, okay, to nam jeszcze padło. Teraz mamy magusia, tego magusia też raczej zrobimy. Kolejny maguś też wydaje mi się, że powinien siąść. No, dokładnie. Okej, okay, teraz jakiś wojownik. No, nie wiem, czy ta kremuchówka to nie był bloczek, po prostu. Tu jeszcze jakiś goldzik, jak widzicie, nam wpada, więc ogólnie nie wygląda to tak źle, jak tak patrzę. Ale dobra, jeszcze powiedzmy, a nie, jeszcze siadło. Coś nam wylecia jakaś bronka za pół bańki. Bardzo, bardzo dużo. To oczywiście nam poleci w statystyki zaraz. Teraz kolejny Maguś. Cyk. Teraz mamy kolejnego wojownika. No levela to już tu raczej nie dobijemy tym tornadem. Tak mi się wydaje. No ale jeszcze trochę jak siadam... To możemy oczywiście zrobić. Okej, okay, tutaj pyk, tutaj pyk. No dobra, kurczę, mamy jakiś zwiadowców. Ci zwiadowcy raczej powinni padać. Teraz mamy jakiś bisiorek do sprzedaży znowu. Tego goldzika to w sumie możemy wydać, jak tak sobie patrzę. Tu mam broń na wszystkie staty, więc 1 do 1 będzie dobrze iść. Czyli musimy teraz dobić tego HP do 1300 tak samo. Tak jak mamy zręczność. Trochę tu serwer mam wrażenie, że laguje delikatnie. A może to mój internet, nie mam pojęcia. No ale okej, okay, tutaj jeszcze sobie wydamy... Mógłbym przytrzymać, ale nie chcę przesadzić. Chociaż, z tego co widzę, to większość golda jaki zarobiliśmy z tego tornada i zwierzy, yy, będziemy musieli sobie wydać. Okej, okay, tutaj mamy 1305, tutaj sobie weźmiemy 1305. Yy, boczków na razie nie ruszam. Szczęścia możemy trochę dać w sumie, yy, żeby było. No, generalnie to nam nie jest yy, potrzebne nic w tym momencie. Nie zmieniamy oczywiście żadnych itemów ani nic takiego, yy, więc nawet możemy się wyzerować. Tego szczęścia sobie tutaj damy, yy, powiedzmy, do jakiegoś 900 około. No, strasznie, wiecie Wiecie, ciężko było ogarnąć te statystyki, w sensie tu musiałem pilnować te boki. No, bo na tych magach co chwilę był przestój, no widzieliście ten skrót, jak tam się na tych magach blokowaliśmy. Musiałem bardzo mocno kombinować razem z wami, musiałem tam sobie w się sprawdzać, czy jakaś wymiana gema może coś da. Więc no, tej inteligencji mamy naprawdę sporo, zresztą siły w sumie też. No, było to dość problematyczne wszystko, było to naprawdę dość problematyczne żeby to wszystko zrobić, no ale najważniejsze, że się udało, najważniejsze, że siadło, no i można powiedzieć, że tą rzecz, czyli w bicie 200 levela w 3 dni, jakoś tam mam odhaczoną powiedzmy w swojej, nazwijmy to, shakesowej karierze i shakesowo youtubeowej nazwijmy to, więc tak to po prostu wygląda, no i ja się jestem zadowolony, ja jestem zadowolony, było emocjonalnie, to na pewno, zresztą widzieliście na tych skrótach, bardzo dużo przekleń z mojej strony, niepotrzebnych, Wydaje mi się, w sensie tak jak we tam mówiłem chyba drugiego dnia. Czasem dobrze jest zarzucić jakimś soczystym przekleństwem, czasem to wyraża więcej niż tysiąc słów, No ale ja prywatnie taki nie jestem, szczerze, w sensie prywatnie aż tyle nie przeklinam więc chyba to były emocje, chyba to po prostu jakiś tam, nie wiem, wpływ streama albo coś takiego no i za to w sumie też poniekąd chciałbym przeprosić, nie, w sensie nie jest to nic złego, no jestem dorosły zresztą no mówię, raczej na Twitchu siedziały głównie osoby pełnoletnie no ale jednak na YouTubea to poszło, na YouTube już jest na pewno więcej młodszych osób, więc po prostu jak ktoś się poczuł w jakiś sposób urażony to również za to chciałem przeprosić. Dobra, tu nam jeszcze w ogóle siada z tego co widzę. No ale kolejnego levela to już na bank nie wbijemy. Może do kolejnego wojownika, chyba że ten maguś nam długo nie będzie siadał. Powiedzmy, że tak jeszcze nie wiemy. No powiedzmy z 20 grzybków jeszcze na niego, no bo levela już i tak nie wbijemy, już tu wbijem w sumie trzy levele, więc nie tak źle 10, 9, 8, 7, 6, okej okay, jeszcze nam siadło, no i teraz woj, boy. woja już raczej nie zrobimy, dobrze tyle jeżeli chodzi o klikanie na dzisiaj tutaj oczywiście kibelek, mamy aurę pierwszą w dalszym ciągu kibelek zdobyty dopiero wczoraj, czyli trzeciego dnia, więc tak to się prezentuje jeżeli chodzi o zarządca areny, no to tutaj cały czas rozwijam, cały czas sobie tutaj no kupca ogarniam przede wszystkim co 20 godzin. Mamy ulepszenie na siedzisko, oczywiście podwójne. Dzisiaj mi poleciało na popcorn, więc też gitara można powiedzieć. Runek póki co tutaj dwie, no bo robiłem ofiarę, żeby sobie drugie ulepszenie na siedzisko zdobyć. No i teraz mam 8, pewnie pierwszy reset będę robił na około 20. Dalej, jeżeli chodzi tutaj o kowala, no to nic się w sumie nie dzieje. Jeżeli chodzi o wiedźmę, to dopiero 3,5% ma. Pupilki, pupilki dość mocno zaniedbane szczerze mówiąc. W ogóle mam wrażenie, że przez ten raz tego levela zaniedbałem tak, takie poboczne rzeczy, czyli właśnie jakieś pupile, jakąś tutaj twierdzę i tak dalej, więc nie wygląda to za dobrze. No ale pupilki wyglądają tak. Pupilki tutaj sobie powole, powoli karmię. Jakieś tam środowiska można powiedzieć, że ubijam, więc tak to wygląda ogólnie. Tak to wygląda dzisiaj. Już ataki porobione po północy, żeby oczywiście nie zdążyli tam nakarmić swoich pupili. No i co? Ziemia strasznie słaba. Tutaj ziemia, jak widzicie, nawet nie mam tego pokonanego. Jeżeli chodzi o dzinkę to może dzisiaj mi jeszcze polecą jakieś jedzonka. Zresztą do ziemi tak samo. To może sobie ją nakarmię. Jak mi w sumie jedna cytrynka poleci, no to ubiję tom, więc nakarmię na maksa. No i tutaj no muszą mi polecić dwa jedzonka i też będzie git, więc tak to. To po prostu się prezentuje. Portal do piekieł chyba na razie nie klikam, bo wydaje mi się, że i tak go nie zrobię. Tutaj lożki no to widzicie, twierdza no to mówię. Kopalnia na poziom siódmy, ciągle robię jakieś ataki, ciągle tutaj sobie coś kombinuję, żeby jak najszybciej tych surek, te surki zdobyć. No ale niestety... Nie wygląda to dobrze, w sensie na razie mam ich bardzo mało. Gildyjka również bardzo fajnie, Gildyjka 110 średni poziom, mamy 370 rycerzy, Gildia bardzo mocna, nawet w sumie mocniejsza niż myślałem wyszła, więc z tego również jestem zadowolony. No i tyle, jeżeli chodzi o jakieś tam inne Gildie, my mamy 110, tak? Jeżeli chodzi o takie powiedzmy inne topowe Gildie, no to tutaj Tavern Flotę ma 107, czyli co ciekawe ma mniejszy aniżeli my, no i jeżeli chodzi o Order 66, to oni mają 114, więc oni w tym momencie są są, no, chyba najlepszą gildią, tak mi się wydaje. Tu jeszcze jakiś Dead Island się pojawiło. Natomiast oni mają 93. No i co, czy coś? A, jeszcze Tavern and Flotte z tego co widzę. Oni mają 107, ok, więc to też jest bardzo mocna gildia. No mówię, sporo jest tych mocnych gildi. Sporo jest naprawdę, no, gildi, które w przyszłości się będą liczyć o jakąś tam topkę serwera. Dobrze, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Może dzisiaj mi się uda te podziemia zdobyć. Jak nie dzisiaj, to jutro. Będę pewnie nagrywał na bieżąco z tej postaci, co tutaj się zmienia, co się rozwija. Natomiast y, chyba tyle. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Subskrybujcie z dzwonem oczywiście, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę możecie zostawić. No i piszcie komentarze, jak Wam się podobały te trzy dni, jak Wam się podobały skróty z tych trzech dni. Jak tam Wam idzie na EU5, o ile gracie, który macie level, jaka klasa. Chętnie sobie o tym wszystkim poczytam. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.